Cześć, witajcie. W dzisiejszym dekoracyjnym szkoleniu pokażę Wam, jak zrobić efekt tynku betonowego z szablonami oraz srebrnymi listwami. Zapraszam. Tynk betonowy z szablonami. Jak słyszymy takie hasło, to od razu do głowy nam przychodzi dekoracja trochę z minionej epoki. Coś stylowego, w klimacie trochę vintage. Ale można też taką dekorację zrobić nieco w nowoczesnej formie, mianowicie dokładając na przykład taką oto srebrną listewkę, czy też tasiemkę. Jest to taka lustrzana taśma, czy listwa, i ona wygląda dość nowocześnie. W połączeniu z tynkiem betonowym i nawet i szablonem może stworzyć nawet ciekawą, fajną dekorację w nowoczesnym klimacie. I dzisiaj Wam właśnie pokażę, jak stworzyć taki efekt dekoracyjny z szablonem w tynku betonowym, klasycznym, ale właśnie z takimi oto srebrnymi, lustrzanymi listwami, czy też taśmami. Nie mogę się zdecydować. Zapraszam na część praktyczną. Oczywiście pracę rozpoczynamy od podkładu szczepnego, no bo jakby nie inaczej. Kolejny etap to położenie jednej warstwy tynku. Tynk kładziemy na grubość ziarna tak, żeby tylko przykryć w pełni podłoże. Przechodzimy do naszych srebrnych listew. Przycinam sobie trzy kawałki w różnej długości i przyklejam na powierzchni próbki, też w różnych miejscach. Listwy są pokryte taką bezbarwną, cienką folią zabezpieczającą. Ale podczas nakładania tynku dużo łatwiej o zarysowanie takich listew, to też jeszcze te listwy oklejam taśmą malarską, dla pewności, żeby nic się nie działo. Kolejny etap to odbicie szablonu. Jak już mamy szablon, to teraz nakładamy drugą warstwę tynku, tylko nakładamy go w formie takich ciapek. Nie zaciągamy całą warstwę, tylko jakby tepujemy, ciapkujemy tym tynkiem, żeby stworzyć strukturę, ale żeby jakoś w pełni tego nie przykryć. Wtedy ta struktura będzie nieco bardziej taka wyraźna, taka bardziej strukturalna. Następnie po jakichś 15 minutach ten tynk przygładzimy, tak żeby to nie była ostra struktura, ale żeby była rzeczywiście wyraźna. Tynk przygładzamy pacą. Tylko pamiętajmy, że druga warstwa dużo szybciej schnie od pierwszej, ponieważ pierwsza wyciągnie wilgoć z drugiej. I tutaj nie przeciągajmy tego etapu przysychania, bo może być za późno i ta struktura nam zostanie. I trzeba po prostu będzie ją szlifować. Także 15 minut. Spokojnie możemy odczekać i później przygładzamy właśnie wilgotną packą. Jak nam już wszystko przyschnie i tutaj powinniśmy zostawić ten tynk gdzieś na około przynajmniej 12 godzin, żeby wszystko dobrze doschnęło. Następnie bierzemy się za impregnację. Impregnat spowoduje, że tynk po prostu będzie bardziej wodoodporny, jak również nie będzie tak chłonął zabrudzeń. Ponieważ tutaj nie będziemy nakładać żadnej masy koloryzującej, po prostu tak ten efekt zostanie. Dlatego też impregnat jest dość bardzo ważny i tutaj nakładamy go dość obficie i przecieramy gąbką, żeby nie powstały żadne zacieki. Praktycznie po zaimpregnowaniu od razu zrywamy taśmę, najpierw taśmę malarską,
a później bezbarwną taśmę zabezpieczającą. I ukazają nam się listwy, które ładnie srebrzą, są taką lustrzanką, można się w nich przejrzeć. No i mamy tu. Srebrne, lustrzane taśmy wiją się po betonowej płaszczyźnie. Ciekawie powiedziane. Ale wracając do dekoracji. Tynk betonowy, jak wiadomo, może być dekoracją nowoczesną, albo może być dekoracją minionej epoki, szczególnie jak dołożyć tam taki oryginalny szablon. Ale można też to połączyć, jak widać, dokładając takie właśnie srebrne, lustrzane taśmy, które no, powodują, że ten efekt nam się troszeczkę unowocześnia. Jak coś takiego wykorzystać na dużej powierzchni? Niekoniecznie musimy takie różne rozmiary taśm wklejać blisko siebie przy szablonie. Możemy na przykład taką ścianę betonową podzielić na takie parę kawałków, właśnie dzieląc je taką srebrną lustrzaną taśmą. Wtedy to wygląda, jakbyśmy mieli takie oryginalne, wielkie płyty betonowe, przyklejone właśnie, przytwierdzone do ściany, na której może być różny szablon, a może ich nie być wcale. Także to wszystko zależy od Was. Ja rzucam taką propozycję, a co Wy z tym zrobicie, jak to wykorzystacie, no to już Wasza sprawa. Oczywiście pamiętajcie, że żeby coś takiego stworzyć i wykorzystać te wszystkie pomysły, potrzebujecie świetnych materiałów, które ja mogę Wam zorganizować, ponieważ wszystkie produkty, czy też te srebrne listwo taśmy, czy też oczywiście tynk betonowy, wszystkie te materiały mam w swojej ofercie sprzedażowej. Także jeżeli interesuje Was jakiś produkt, jeżeli chcielibyście skorzystać z mojej oferty, opiszcie, ja mogę Wam zrobić wycenę dokładnie na ten efekt dekoracyjny lub sprzedać, zorganizować, wysłać różnego rodzaju komponenty, czy to tynk, czy taśmy, czy cokolwiek innego. Wszystkie inne tynki, które prezentowałem kiedyś i które będę prezentował w przyszłości, też są w mojej ofercie sprzedażowej i będą. Także tak to wygląda. Pomysł na ciekawe wykorzystanie tynku betonowego w oryginalnej szarości właśnie z takimi srebrnymi lustrzankami. Jak to wykorzystam dużej powierzchni? No to już tutaj tylko wyobraźnia nas ogranicza. Moi drodzy, na dziś to tyle. Zaraz zobaczycie sobie ten tynk z bliska, dokładnie jak to wygląda, jak to się mieni, te srebrne listewki. Oczywiście, jeżeli odcinek się Wam podobał, no to wiadomo, wrzucajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie zrobiliście, no i wrzucajcie nam dzwoneczek, jeżeli nie chcecie niczego przegapić, bo tych dekoracji, tych szkoleń będzie naprawdę jeszcze wiele. A pomysłów mam bez liku, tylko trochę czasu za mało. Ale tak to wygląda. Także zapraszam Was teraz do pełnej prezentacji tej dekoracji i widzimy się za tydzień o 19:00. Do zobaczenia. Cześć.